Ewakuacja i niemal całonocna akcja służb w Krakowie. Dzień dobry, Monika Kapinos. Od tej informacji zaczynamy panoramę Flash. Z jednego z wieżowców na osiedlu Piastów ewakuowano prawie 200 mieszkańców. Wszystko przez znaleziony w jednym z mieszkań arsenał. Sejm rozpatrzy dziś złożony przez prezydenta wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Głosowanie wieczorem. Tornado nad niemiecką Kilonią. Żywioł zepchnął grupę ludzi do Bałtyku. 6 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Jeśli ktoś z Państwa planuje podróż do Wielkiej Brytanii, przypominamy, przekroczenie granicy dla większości obywateli Polski, tak jak i pozostałych państw Unii, możliwe będzie tylko na podstawie paszportu. To już od jutra. Nie tylko nieważny paszport lub jego brak może spowodować kłopoty na lotnisku. Pracę Międzynarodowego Portu Lotniczego w Narita sparaliżował żółw. Są tylko 2 takie miejsca w Szwajcarii, gdzie można tego dokonać. Jedno z nich zostało niedawno skreślone z listy. Wspinacz, narciarz i base jumper Tim Howell, który skoczył ze szczytu i wylądował na tamie tylko po to, by oddać drugi skok. Zobaczmy. Po takim starcie już chyba wszyscy się obudziliśmy, więc widzimy się ponownie o 10:45.